siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Tech Newsie. Wczoraj mnie nie było, byłem w pewnym miejscu nagrywać pewny materiał, który pewnie za niedługo wam podeślę. Było genialnie, więc... Ale to temat na zupełnie inny odcinek, który zresztą zobaczycie. A dzisiaj temat płatnych aktualizacji do Windowsa. Na razie mowa o Windowsie 10, ale wydaje mi się, że koniec końców to będzie temat dotyczący wszystkich kolejnych wersji Windowsa, bo już wiemy, że jest szykowana wersja 12 Windowsa, mamy obecnie 11, a tutaj mówimy o Windowsie 10, ale tak jak mówię, to nie będzie w przyszłości tyczyć się tylko Windowsa 10, ale z czasem też Windowsa 11. A dlaczego? Ano dlatego, że wydaje mi się, że tutaj Microsoft chce wymusić od ludzi przejście na nowsze Windowsy. W sumie nie wiem, z czego to wynika. To przejście i tak jest darmowe, więc generalnie dlaczego jest takie ciśnienie na zmianę wersji? Może niższa fragmentacja? Nie wiem, może Microsoft chce szybciej zaorywać starsze wersje systemu, żeby nie wspierać ich nie wiadomo jak długo. Chociaż z doświadczenia wiem, bo pracowałem kiedyś przy komputerach typu embedded, czyli takich do zastosowań profesjonalnych. By the way, nie wiem, czy słyszeliście o tej aferze Nevagu, który to ponoć wprowadzał koordynaty serwisów, bo Nevag to polski producent pociągów. Jest też drugi polski producent pociągów. Jest Nevag i kurde, teraz mi wyleciała ta nazwa. Nieistotne. Tak czy inaczej, Nevag wygrał przetarg na dostarczanie pociągów, ale przegrał przetarg na dostarczanie usług serwisowych do tych pociągów. W związku z tym wypuścili pociągi, ale z zakodowanym. Oczywiście tutaj nie mam co do tego 100% pewności, tylko to, co na podstawie analizy do tej pory zostało przedstawione. Podejrzewam, że jeżeli faktycznie tak było, za niedługo posypią się jakieś pozwy. Już zresztą się ponoć posypały i sprawy się toczą. Tak czy inaczej, ponoć Nevag wpisał w kodzie koordynaty miejsc serwisowych konkurencji. Wiecie, to serwisowanie pociągów jest na tyle rzeczą trudną, złożoną, skomplikowaną i wymaga złożonej infrastruktury, że wiadomo, gdzie takie warsztaty są. I w momencie, kiedy pociąg stał dłużej niż 10 dni w jakimś miejscu, a miał połączenie GPS, miał zapamiętane koordynaty pewnego obszaru, to się po prostu psuł. Jakby brikował się i koniec, kropka, dead. Nie ma, nie? I takie rozwiązania no, najczęściej stoją na Linuxie, ale też właśnie Windows typu embedded jest stosowany. No właśnie robiłem, aha, bo miałem ciekawostkę powiedzieć, że właśnie robiłem między innymi komputery dla Nevaga. No to było już 4-5 lat temu, ponad 5 lat temu. Wtedy stawiali 5 lat temu, czyli jak obecna była generacja już 8 i wchodziła 9 Intela, wtedy te komputery do nowych pociągów były budowane na trzeciej generacji Intela, na i7-kach 3770. Do czego one dokładnie miały służyć, czy do pociągów? Ale tak, do pociągów, bo wiem, że nawet była taka afera w przyszłości, zanim ja dołączyłem do tej firmy, że pewne pociągi miały jakiś błąd w BIOSie, że BIOS się resetował, czy coś takiego. Nieistotne, nie będę teraz o tym mówił, bo nie tego dotyczy temat tego odcinka, a dotyczy on właśnie Windowsa. No i tak, właśnie, Windows w wersjach embedded często jest wspierany bardzo długo. Uwierzcie mi, te 5 lat temu ja robiłem komputery jeszcze na Windowsie XP czy 9.8. Tylko, że dlatego, bo takie linie produkcyjne, które powstały na przykład w latach 90., one cały czas działają i one są sterowane komputerami z lat 90., więc muszą mieć te systemy. Jak 98 i XP już nie bardzo były wspierane, tak z supportem Windowsa dało się zrobić taki myk, że robiło się downgrade z nowszych wersji Windowsa aż do takiej antycznej. To nie było tak, że można było postawić w pełni spoko taką wersję, tylko oficjalnie aktywując taki system trzeba było robić downgrade. Tak czy inaczej, wsparcie systemów embedded, systemów takich przemysłowych jest dużo dłuższe niż takich normalnych śmiertelników jak my. No a to wsparcie
ma wygasnąć w roku 2025 w październiku, akurat na premierę GTA 6. Wydaje mi się, że tam ktoś sprytnie sobie w Microsoftie pomyślał: ej, czekajcie, powiemy tym wszystkim graczom, chociaż właśnie to też takie średnie, no bo 2025, no to jeszcze na pecety tego nie zobaczymy. No ale można już to wykorzystać, żeby zdążyło do tego 2027 dotrzeć do graczy, że muszą już przejść z Windowsa 10 na Windowsa 11, a być może wtedy nawet 12. Może nawet właśnie 12 będzie się pojawiać gdzieś w okolicach początku 2025, końca 2024. Robiłem o tym nawet odcinek o tej przypuszczalnej dacie, ale w tym momencie już zapomniałem, jaka to była przypuszczalna data. Tak czy inaczej, jeżeli takie coś powstaje i ludzie dowiedzą się, że kolejne aktualizacje, bo dokładnie od października 2025 roku kolejne aktualizacje zabezpieczeń, bo już nie będzie takich aktualizacji wspierających system, rozwijających system, tylko właśnie w kwestii zabezpieczeń, będą płatne dla każdego. W związku z tym, no jeżeli ludzie dowiedzą się coś takiego, a ludzie strasznie nie lubią słowa płatne, to jest jakby działa na nich jak płachta na byka, płatne, o nie, nie, nie. To jeżeli ta data zgra się z premierą Windowsa 12, to ludzie zrobią switch na Windowsa 12. Microsoft podejrzewam, że wychodzi z założenia, że ci, co mają 11 i tak przejdą na 12, no bo przeszli też na 11, nie widzą w tym problemu, to przejdą na 12, a tych takich zagorzałych OG fanów Windowsa 10 jakoś trzeba przekonać, więc przekonajmy ich, nie robiąc aktualizacje płatne. I czy to spoko, czy nie spoko? Wiecie, z jednej strony to jest ich produkt. Mogą sobie z nim robić, co absolutnie żywnie im się podoba. Z drugiej strony, no nie jest to jakaś super zagrywka fair, bo nie wiem, jak to jest dokładnie w EOL-u, czyli w tej umowie licencyjnej, jak długie powinien mieć wsparcie Windows 10, jak ono długie jest zagwarantowane, ale zakładam, że może właśnie dla jakiejś tam konkretnej aktualizacji jest zagwarantowane właśnie do 2025 roku, no a później już nie bardzo. Tak czy inaczej, no jest to wiadomo nic fajnego z naszej strony. Z drugiej strony, może właśnie dlatego Microsoft chce zniechęcić ludzi do starszych wersji, zmniejszyć fragmentację ilości posiadanych systemów przez ludzi, żeby przeznaczyć większe środki na rozwój tych nowych systemów. Tyle, że istnieje pewne ryzyko, że jeżeli w pewnym momencie uzależnimy się od nowych systemów, ja osobiście lubię nowe systemy, a jak wychodzą, od razu na nie przechodzę z takiej czystej nawet ciekawości. Widzę plusy, minusy, z czasem się przyzwyczajam. Generalnie lubię nowości, stąd z tego korzystam. Ale dupochronem dla mnie są ci wszyscy, którzy siedzą na tych starszych systemach. Bo jeżeli załóżmy taki scenariusz, wszyscy byliby chętni na nowy Windows. I absolutnie w dniu premiery 100% ludzi posiadających jakiegoś tam Windowsa przechodziłoby na tą najnowszą wersję. I co iterację danej wersji i update, wszyscy by to robili. Albo nawet nie 100%, ale 90, 95% użytkowników. To wtedy dużo łatwiej jest kontrolować taki system, manipulować ludźmi poprzez, wiecie, wprowadzanie jakichś, znaczy może nie tyle co manipulować ludźmi, co jakby maksymalizować zyski z takiego systemu. Nawet wydaje mi się, że mogłoby dojść do takiej sytuacji po którejś tam aktualizacji, nie wiem, na przykład do Windowsa 20, że stałby on się subskrypcją, o czym też już się mówi od lat, że tak może się stać. Oczywiście nie mamy na to żadnych dowodów, ale w momencie, kiedy Windows stałby się subskrypcją, to naprawdę mogłoby nieciekawie dla nas wszystkich wyglądać. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie, ale z drugiej strony tu widzę pewne nadzieje, ponieważ ostatnio Linux, jeżeli chodzi o obsługę gier, zaczął sobie świetnie radzić. I wydaje mi się, że to zagrożenie ze strony Linuxa dla Windowsa chyba jest najrealniejsze w historii pod względem właśnie użytkowników domowych. W momencie, kiedy Windows stałby się wersją płatną, na pewno Linux zyskałby gigantycznie na popularności. To nie tak, że wyprzedziłby Windowsa. Na to za bardzo nie widzę szans.
ale wyobrażam sobie jakieś takie wersje Linuxa, na przykład Steam. To byłaby dla niego szansa, żeby przeportować to, co teraz odpowiedzialne jest za obsługę Steam Decka, właśnie do takiego systemu bardziej no, okienkowego, stąd nazwa Windows, ale dostępnego właśnie dla wszystkich, z rozszerzoną funkcjonalnością, czyli żeby bardziej przypominał Windowsa, niekoniecznie wizualnie, ale funkcjonalnie przede wszystkim, czyli gry, programy, internet i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie naprawdę takie dystrybucje Linuxa mogłyby zacząć zyskiwać na popularności. I z jednej strony byłby to dla nas plus, bo mielibyśmy jakąś alternatywę, gdzie teraz na chwilę obecną dla graczy PC-towych takiej alternatywy systemowej nie ma. Bazujemy na Windowsie i na tym Windowsie będziemy bazować jeszcze bardzo, bardzo długo. Nie ukrywam, że na pewno nie chciałbym płatnego Windowsa. Bardzo bym był zły i sam bym wtedy zaczął się rozglądać za jakąś wersją Linuxa do grania, albo po prostu pieprznąłbym tym, przeszedł na Maca, na macOS-a, jednocześnie w tym samym czasie kupując konsolę do grania i walić Windowsa. I wydaje mi się, że dużo osób by tak mogło zrobić. W związku z tym ten scenariusz z płatnym Windowsem na razie jest nierealny. Ale jeżeli taki macOS przeszedłby na wersję subskrypcyjną, konsole i tak dalej przeszłyby na jakieś wersje subskrypcyjne, a powoli to do tego wszystkiego dąży, żebyśmy miesięcznie ten hajs na rzeczy wykładali. Choćby jakby granie przez internet w niektóre gry wymaga subskrypcji tych wszystkich PlayStation Plusów, czy Game Passów i tak dalej, i Xbox Goldów. Także to gdzieś tam się przewija i producenci bardzo by chcieli, no bo każdy, kto prowadzi firmę i chciałby zarabiać jak najwięcej, nawet jak ma pod korek hajsu, to i tak no jeszcze się wahają, bo to byłby swego rodzaju game changer i właśnie wydaje mi się, że mógłby doprowadzić do wykwitu całej masy alternatyw. To by było fajne, ale z drugiej strony te płatne wersje to już by było niefajne. Jeszcze tylko takie ciekawostki. Plum! Polski język, polski chat GPT, że tak powiem. Skrót to jest Polish Large Language Universal Model i to jest generatywna sztuczna inteligencja, dosłownie bazująca na takiej samej zasadzie działania jak chat GPT. Natomiast do bazy wyszkolenia tego języka będą używane głównie treści polskojęzyczne. No i ma być to taki polski chat GPT. Bardzo fajnie, bardzo ciekawa alternatywa. Trzymam kciuki, żeby no to wypaliło i było jakąś taką ciekawą alternatywą dla tych takich dużych startupów światowych, czy nawet nie startupów, bo robią to takie giganty jak Meta na przykład, która wprowadziła swoją sztuczną inteligencję do generowania obrazów. Jest ona w pełni darmowa, no i całkiem nieźle sobie radzi. Jak widzicie, te rendery czy też genery, że tak powiem, są całkiem niezłe. Genery to tak trochę brzmi jak choroba weneryczna, nie? Wenery, genery, ale pasuje do takiej sztucznej inteligencji, która generuje obrazy. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak ktoś wytrwał do końca, to technokracja w komentarzu i też dla tych, którzy wytrwali do końca, mam konkurs adwentowy na IT Hardware. Dzisiaj do wygrania zasilacz od MSI-a, fajny, 750W. Tutaj ma napisane, że PCI Express, a ma tutaj złącze, wcześniej go nie widziałem, ze złączem już PCI Express 5, więc kurde, moim zdaniem super sprawa, jak ktoś składa kompa, sam bym taki chciał. A co? W ogóle do mojego kompa by pasował, który jest bardzo MSI-owy. Brakuje tylko zasilacza, ale mam za to dowalonego Be Quieta. Dobra, dzięki wielkie, wbijajcie w konkurs, opis, znaczy link do niego macie w opisie, tam macie zebrane wszystkie konkursy, w których możecie wziąć udział. A ja wam za dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro, mam nadzieję. Cześć!